Którą czakrę musisz oczyścić? Witam serdecznie na czytaniu troszeczkę innym niż zwykle. Zobaczmy dzisiaj, jaką czakrę wylosujesz i którą czakrę musisz oczyścić, by Twoje energie lepiej funkcjonowały. Witam serdecznie oczywiście wszystkich moich ukochanych subskrybentów, widzów, nowych słuchaczy. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie codzienne filmiki z różnymi, rozmaitymi wróżbami. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam również do komentowania, lajkowania i wróżb indywidualnych. Jeśli chcecie zamówić wróżbę indywidualną, napiszcie do mnie na e-mail. E-mail, adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam na wróżby indywidualne. Kochani, dzisiaj wróżba z oraklu geometrycznego Sacred Geometry Activation Oracle, czyli sekretny geometryczny orakel aktywizujący. Widzimy tutaj rozmaite mandala, czyli mandale po polsku. I te mandale mają nam w dzisiejszym czytaniu pokazać, jakie czakry są u Was zamknięte, zapchane, nieaktywne i że trzeba je oczyścić, otworzyć. Do tego, kochani, użyłam czterech kart, czyli mamy cztery grupy. Grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia i czwarta. Proszę, wybierzcie sobie jedną z tych kart, która Was przyciąga lub numer, który Was przyciąga. Jedynka, dwójka, trójka lub czwórka. I zaczynamy. Grupa numer jeden. Jaką czakrę musisz oczyścić? Crown chakra, czyli czakra korony. Czakra korony to czakra numer 7 o kolorze fioletowym. Pokażę Wam schemat czakr, kochani. Schemat czakr. Czakra korony jako siódma czakra jest tutaj jak korona na głowie, tak? Czyli ta ostatnia tutaj na czubku głowy. Czakra korony. I zobaczmy, za co jest odpowiedzialna ta czakra korony. Powiązana jest czakra korony z siłą wyższą. Położona jest ona na czubku głowy. Kiedy jest czakra korony zamknięta, to rzadko odczuwasz jedność ze wszechświatem, czyli z tym, co boskie i niewytłumaczalne. Często czujesz się też samotny, jeśli Twoja czakra korony jest zamknięta. Powinieneś oczyścić swoją czakrę korony, by na przykład teraz, w tę pełnię księżyca, która była wczoraj, móc połączyć się ze wszechświatem, afirmować, medytować, wizualizować i przekazywać wszechświatu opatrzności boskiej, aniołom, archaniołom, Twoje życzenia do wszechświata. By połączyć się z wszechświatem, z opatrznością, która czuwa nad Tobą i nad Twoimi sprawami, powinieneś, proszę, oczyścić Twoją czakrę korony i otworzyć ją na kontakt z Wszechświatem. Do tego możesz użyć fioletowej świecy lub neutralnej białej świecy, mówiąc: czyszczę swoją czakrę korony i otwieram swoją czakrę korony na kontakt ze Wszechświatem. Oczywiście możesz także użyć, oprócz świecy fioletowej, kamień ametystu. Fioletowy kwarc ametystu pomoże Ci na oczyszczenie Twojej czakry korony. Dziękuję serdecznie.
I zapraszam grupę drugą, kochani. Grupa druga. Tę oto kartę mandali wybraliście. Solar plexus chakra, czakra numer 3. O kolorze żółtym. Solar, jak sama nazwa mówi, jest to słoneczna czakra. Ta czakra słoneczna jest to trzecia czakra i znajduje się właśnie tu. Zobaczmy teraz, za co jest ona odpowiedzialna. Czakra splotu słonecznego jest odpowiedzialna za poczucie Twojej własnej wartości. Położona jest ona nad pępkiem. Kiedy jest ta czakra splotu słonecznego zamknięta, bardzo często doświadczasz wtedy uczucia bezsilności. Czujesz, że inni nie liczą się z Twoim zdaniem i ulegasz im ich manipulacjom. Kiedy Twoja czakra słoneczna jest zamknięta, brakuje Ci motywacji do działania i boisz się odrzucenia. Także dopasowujesz się wtedy do zdania innych, ponieważ boisz się, lękasz się, że Cię wtedy społeczna grupa odrzuci. I wtedy jesteś łatwy do wszelkich manipulacji grupowych. Czakra splotu słonecznego może być oczyszczana, moi kochani, za pomocą żółtej świecy. Czyli kolor żółty, słoneczny, jest tutaj bardzo istotny. Używamy również do oczyszczania tej czakry kwarcu cytrynowego. Czyli kamień cytrynu pomoże Ci na oczyszczanie tej czakry. Pokażę Wam, jak wygląda ten kamień. Czyli tutaj położę ten kamień przy czakrze splotu słonecznego. Natomiast ametyst przyłożę Wam, kochani, tutaj do czakry korony, o której już miała czytanie grupa pierwsza. I oczywiście kolory świec, czyli magia świec jest również bardzo pomocna do oczyszczania tej czakry. Jeszcze Wam, kochani, pokażę. Tutaj mam kamień i symbol czakry słonecznej. I już przynoszę inne pozostałe kamienie. Tutaj mam kamień do oczyszczania również czakry korony. Dobrze, zobaczmy dalej, moi kochani. Zapraszam grupę numer 3. Tą kartę wybraliście. Rod czakra. Czyli czakra koloru czerwonego, widzimy. I to jest czakra numer 1. Nazywa się ona czakra podstawy. Już pokazuję Wam, kochani. Czakra podstawy jest na dole, jako pierwsza. Jest to również tak zwana czakra podstawy kręgosłupa, ponieważ położona jest ona u podstawy kręgosłupa. Za co jest odpowiedzialna czakra podstawy? Jest ona odpowiedzialna za Twój instynkt przetrwania i
Twoje podejście do pieniądza. Położona jest czakra podstawy u podstawy kręgosłupa, dlatego nazywa się czakra podstawy. Kiedy jest ta czakra zamknięta, jesteś niezadowolony ze swojej obecnej lub aktualnej właśnie pracy, zarobków, finansów. Niezależnie od tego, jak ciężko pracujesz, martwisz się ciągle o własne jutro, o własną egzystencję i o jakieś problemy finansowe. Także czakra podstawy jest związana z Twoim silnym, stabilnym poczuciem Twojej egzystencji. Jeśli ta czakra podstawy nie funkcjonuje, jest zapchana, zamknięta, to nie masz poczucia Twojej stabilizacji, czy finansowej, czy zawodowej. Możesz tę czakrę oczywiście oczyścić za pomocą czerwonej świecy. Czerwona świeca, jeśli ją zapalisz, mówisz: oczyszczam swoją czakrę podstawy, otwieram czakrę podstawy na swoją silną, stabilną egzystencję. I oczywiście możesz również dopomóc temu oczyszczaniu kamieniem czerwonym. Kamieniem czerwonym. Koralem na przykład. Tak, ja mam tutaj taki obelisk. I mam jeszcze taki tutaj kamień dla czakry podstawy. Także to mogę też przy świecy czerwonej wykorzystać. Czyli koral, wszelkie kamienie czerwone, które aktywizują właśnie tą czakrę podstawy, tak? Są silne właśnie tutaj w działaniu tej czakry. Dobrze, kochani. Także kamienie szlachetne i magię świec wykorzystujemy również do oczyszczania czakr. Pamiętajcie o tym. Następnie grupa czwarta. Zapraszam. Grupa czwarta wybrała tę mandalę. Jest to szósta czakra. Szósta czakra zwana czakra trzeciego oka. Third eye chakra. Czakra trzeciego oka. Już pokazuję Wam, kochani, gdzie ta czakra się na naszym schemacie znajduje. Czakra trzeciego oka znajduje się tutaj. Pomiędzy naszymi naturalnymi dwoma oczami, tutaj na górze, znajduje się nasze trzecie oko. Trzecie oko. I te trzecie oko musicie oczyścić, otworzyć. Za co jest odpowiedzialna czakra trzeciego oka? Czakra trzeciego oka jest odpowiedzialna za Waszą intuicję. Położona jest ona pomiędzy brwiami na środku czoła. Możesz mieć problemy z samodyscypliną i dostrzeganiem celu swojego życia, jeśli masz czakrę trzeciego oka zamkniętą. Jeśli masz zamkniętą czakrę trzeciego oka, to zazwyczaj nie doceniasz swoich umiejętności, przez co stawiasz sobie zaniżone cele w życiu. Czakra trzeciego oka pomoże Ci również przy rozpoznawaniu ważnych spraw, przy usłyszeniu rzeczy lub spraw, których normalnie nie usłyszysz. Czyli czakra trzeciego oka to jest przede wszystkim intuicja, to jest przede wszystkim silny cel Twojego życia i Twoje umiejętności, które chcesz pokazać światu, które chcesz
udoskonalać. Czakra trzeciego oka to jest również postrzeganie głębsze, dokładniejsze, silniejsze. Te czakry trzeciego oka możecie oczyścić również za pomocą fioletowej lub ciemnogranatowej świecy. Granatowej, szafirowej świecy, ciemnoniebieskiej świecy, takiej fioletowej, nie wiem jak się nazywa ten kolor, taki fiolet jakby wpadający już właśnie w niebieski kolor, no albo granatowy po prostu, szafirowy, tak? Kolor świecy i kamienia. Na przykład sodalit. Sodalit to jest taki kamień ciemnogranatowy, ciemnoniebieski granatowy, taki szafirowy. Właśnie sodalit może Wam też jako kamień szlachetny pomóc w oczyszczaniu tej właśnie czakry. I oczywiście świeca. Ciemno-niebieska, granatowa, granatowo-fioletowa. Także, moi kochani, takie właśnie dzisiaj przesłania od kart mandali macie właśnie tutaj. Pokażę Wam jeszcze mój porcelanowy obrazek o czakrze trzeciego oka. To jest symbol czakry trzeciego oka. Czyli uaktywnijcie swoje trzecie oko dla Waszej intuicji. Uaktywnijcie, oczyśćcie swoją czakrę trzeciego oka, byście intuicyjnie rozpoznawali wokół Was różne sprawy. Dziękuję serdecznie wszystkim kochanym Państwu za odwiedziny na moim kanale. Zapraszam Was codziennie. Subskrybujcie mój kanał i odwiedzajcie go codziennie. Do usłyszenia już wkrótce.